wszyscy się zafiksowali na tej mojej pompie i zakupie w Chinach. Popatrzcie. Pompa sprzedawana w Polsce, tam na Allegro, z fakturą, z VAT-em. To, co pokazywałem już. Kolejna pompa, patrzcie, Haiera za 10 tysięcy. Zastanówcie się, czy nie warto kupić czasem takiej pompy bez czekania, bez wysyłania, bez cła, z gwarancją, z osobą, gdzie to się kupiło i jakimś kontaktem. Wprawdzie to są chińskie pompy, ale da się ich kupić za jakieś niewiele większe pieniądze niż te, co ja kupiłem. Patrzcie na kolejną. No wprawdzie tu już cena troszeczkę idzie do góry, ale myślę, że dalej to jest firma z Polski z gwarancją, z jakąś osobą, gdzie to można się skontaktować. Tu mamy kolejną jakąś pompę. Są to, jak widzicie, pompy, które znalazłem na Allegro. Nie są one jakieś nie wiadomo gdzie ukryte, ani w hurtowniach do kupienia, czy nie wiadomo gdzie. Natomiast tutaj można je dostać od ręki z polską fakturą, z polskim VAT-em, z polskim... Ktoś na pewno zadał sobie trud kupienia tego i importu, więc na pewno już cło i inne rzeczy są opłacone. No i teraz się zastanówcie, to jest cena niewiele większa niż ta, którą ja wydałem, żeby kupić moją pompę. Natomiast za pomocą zakupu, no to trzeba wziąć, znaczy można sobie wziąć i odliczyć. Są różne dotacje, które można użyć. Na przykład w niektórych gminach dotują wymianę źródeł ciepła. Oprócz tego jest program Czyste Powietrze. Kolejny program to jest termomodernizacja. Więc tutaj z odliczeniem takiej pompy nie będzie problemu. A czy taką pompę, czy tą z Chin, czy skądkolwiek, możecie wziąć i sobie po prostu sami zamontować, a jak nie umiecie, oczywiście możecie wezwać odpowiednich fachowców, którzy wam w tym pomogą.